Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Keto Q&A. I powiem Wam szczerze, że musimy się chyba troszeczkę pospieszyć z tymi odpowiedziami i nie mogę się tak rozwlekać, bo pytań jest tyle, że jeszcze na pewno przez najbliższy miesiąc te, które otrzymałam do dzisiaj, to będę na nie odpowiadać. Ale to oczywiście niech Was nie blokuje, jeżeli macie tylko jakieś pytania, to będzie mi bardzo miło, jak zadacie je w komentarzu i postaram się na bieżąco odpowiadać, tylko bardzo Was proszę po prostu o cierpliwość. Także nie ma co zwlekać, jedziemy z tematem. Oczywiście przypominam, że w opisie tego filmu znajdziecie wszystkie pytania, na które odpowiadam razem z minutami, więc można sobie bezpośrednio z takiego spisu treści przejść do pytania, które Was interesuje. I proszę też Was o zasubskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i kliknięcie dzwoneczka, bo dzięki temu, jeżeli zadacie to pytanie, to ja nie będę się produkować na darmo, bo rzeczywiście prawdopodobnie dostaniecie powiadomienie o tym, że Wam na Wasze pytanie odpowiedziałam, także do tego serdecznie zachęcam. Pierwsze pytanie na dzisiaj jest od Ali. Ala pyta, mam pytanie o węgle, błonnik i cukier. Jeśli mam pistacje, które w 100 gramach mają 12 gram węgli, 7,2 cukru i 9,1 błonnika, to czy węgli netto jest 2,9, a cukru 7,2? No właśnie, moi drodzy, powiem Wam szczerze, że różni producenci różne dziwne oznaczenia czasem stosują i ja się jeszcze nie dogrzebałam do tego, dlaczego tak się dzieje, że wychodzą takie różne dziwne rzeczy. Teoretycznie powinno być tak, że węglowodany brutto minus błonnik i minus alkohole cukrowe równa się węglowodany netto. No to w tym przypadku bylibyśmy na minusie, bo jeżeli jest 7 ponad gram cukru i 9 błonnika, a łącznie 12 węglowodanów, no to nijak się to do kupy składa. I to, co na ten moment przynajmniej Tobie, Alicjo, i innym proponuję i sama w ten sposób funkcjonuje, to zazwyczaj jak są takie nieścisłości, to nie możemy przyjąć, że węglowodanów netto jest mniej niż cukrów, bo cukry to stanowią węglowodany netto, więc tutaj raczej patrzyłabym na to, że jest przynajmniej te 7,2 gramy węglowodanów netto, czyli cukru. A jeżeli chodzi o błonnik, to on jest tak różnie rozpatrywany i różnie się do niego podchodzi, bo niektórzy mówią, że się tam trawi, inni mówią, że daje kalorie, nie daje. I też zauważyłam nieraz, zresztą było o tym Q&A, że na przykład w Fitatu źle jest momentami policzony błonnik i nie jest on po prostu dodany do łącznej puli węglowodanów. Także jeżeli masz podane cukry, to one na pewno będą w węglowodanach netto, więc w ten sposób bym na to patrzyła. Drugie pytanie. Hej, mam problem z zaparciami na keto. Drugi miesiąc zaczęłam redukcję. Dieta myślę, że dobrze zbilansowana. Bardzo dużo warzyw, babka jajowata, siemię, probiotyk, ocet jabłkowy. Niestety kupa raz na 2 dni albo rzadziej. No to jest zaparcie. Co można z tym zrobić? Dodam jeszcze, że piję minimum 5 litrów wody i nic. Martwić się, że to jest problem zdrowotny. Na dietach zbilansowanych zdarzały się okresy, że też miałem z tym problem. Nie chciałbym wychodzić z keto, bo brak łaknienia i świetne samopoczucie, brak spadków energii są na tej diecie nieocenione. Tutaj mamy pełną zgodność. Mój drogi, nie mam imienia, natomiast po pierwsze, to polecam Ci film o zaparciach na keto. Jeżeli go jeszcze nie oglądałeś, to tam Cię odsyłam, bo tam znajdziesz informacje konkretne. Natomiast jeżeli rzeczywiście ogarniasz ten temat, tak jak piszesz, dieta jest zbilansowana, jest tam najlepiej przynajmniej te 30 gramów błonnika na dzień, jest do odpowiednie nawodnienie itd., itd., to nie znaczy, że masz wychodzić z keto, tym bardziej, że piszesz, że też były takie okresy przed keto, kiedy był problem z trawieniem. Dlatego, znaczy z wypróżnieniem i dlatego właśnie uważam, że u Ciebie jest problem z trawieniem i nie zawsze samo keto nam wszystko naprawi. Bardzo często przy IBS-ie, przy SIBO, w formie szczególnie właśnie tej zaparciowej, zdarzają się tego typu problemy, więc warto tutaj ewentualnie poszerzyć diagnostykę. Natomiast kolejna sprawa, co może wpłynąć jeszcze na to z takich rzeczy, o których czasem nawet sobie nie pomyślimy, że może to być przyczyną zaparć, to duża ilość stresu, z którym sobie nie radzimy, zaburzony sen, a także, moi drodzy, problem z aktywnością fizyczną. Jeżeli mamy za mało ruchu w ciągu dnia, to też ta nasza perystaltyka jelit i to wypróżnianie nie będzie takie fantastycznie proste, więc po prostu trzeba ruszyć tyłek, żeby też no, ta kupa się ruszyła, że tak powiem. Jeszcze jedna kwestia, pozycja
w której jesteśmy na toalecie, również jest ważna. Jak nie widzieliście, to polecam, są bardzo fantastyczne, takie to już kilka lat temu były filmiki Squatty Potty. To jest taki dodatkowy jakby stołeczek, na którym kładziemy nogi. I w Polsce na pewno też są tego typu rozwiązania. Chodzi o to, że po prostu ta pozycja do wypróżnienia jest równie ważna, więc warto na to zwrócić uwagę, jak mamy problem. No i na pewno, to o tym pewnie wiesz, suplementacja magnezu też tutaj będzie ważna, bo nieraz na keto nam ten magnez się wypłukuje. Czy na przykład olej MCT, który pomaga się wypróżniać regularnie niektórym osobom, szczególnie na początku keto adaptacji. Agnieszka pyta, jak się ma keto do Hashimoto? Droga Agnieszko, zazwyczaj ma się bardzo dobrze i ja mam bardzo wiele podopiecznych, bo to głównie kobiety jednak mają problem z Hashimoto, które są na keto i przeciwciała fantastycznie u nich spadły i czują się dużo, dużo lepiej i mają zdecydowanie lepsze rezultaty wszelkiego typu. Natomiast to jak zwykle wszystko zależy od tego, jak prowadzimy ketozę i czy ona jest pod to Hashimoto przygotowana i zrobiona. Bo przy Hashimoto bardzo często jest problem na przykład z alergiami pokarmowymi, o których mówię bardzo często Wam tutaj, więc myślę, że już zdajecie sobie z tego sprawę. Więc po prostu niestety keto na śmietanie raczej przy Hashimoto nie zda egzaminu, ale jeżeli dobrze to zbilansujemy, to jak najbardziej. Hashimoto jest to autoimmunologia, są to stany zapalne w organizmie, a dieta ketogenna redukuje stany zapalne, więc tutaj jak najbardziej będzie to na plus. Kolejne pytanie od Agnieszki znowu, ale innej Agnieszki. Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie odczuwam głodu, ale jednocześnie brak jedzenia pogarsza mi samopoczucie? Pojawia się ból głowy, spadek energii, drażliwość, a apetytu i uczucia głodu brak. Droga Agnieszko, to uczucie zazwyczaj z czasem mija. Jest to na plus u osób, które na przykład miały nadmierny apetyt i na keto rzeczywiście ten głód się reguluje, bo spada nam grelina, czyli ten tak zwany hormon głodu, natomiast z czasem to się wyrównuje. Jeżeli u Ciebie jest tak, że Ty rzeczywiście nie masz ochoty i nie chcesz jeść, nie jesz i wtedy źle się czujesz, no to tutaj warto po prostu zadbać o to, żeby ten apetyt jednak przywrócić i mam dla Ciebie kilka porad. Po pierwsze, zwiększ aktywność fizyczną, jeżeli nie jesteś osobą bardzo, bardzo aktywną, bo jeżeli tej aktywności jest za dużo, no to rzeczywiście możemy też mieć czasem ograniczony apetyt, ale zazwyczaj problemem jest zbyt mała aktywność fizyczna, więc to jest pierwsza rada. Druga jest taka, wbrew temu co zazwyczaj mówię, czyli lepiej zjeść mniej posiłków w ciągu dnia, to w Twoim przypadku może lepiej będzie zjeść na razie więcej posiłków, a mniejszych i to pomoże Ci ten apetyt wyregulować. Kolejna sprawa to są pory posiłków i wyrobienie sobie takiego nawyku. Przypuszczam, że w Twoim przypadku lepiej sprawdzi się rzeczywiście jedzenie tak trochę z zegarkiem w ręku na początku, mówię, to jest etap przejściowy i ustalenie sobie, że na przykład o 8 jem śniadanie, o 12 jem lunch, a o 16 jem kolację i rzeczywiście trzymanie się tych pór. Wtedy też organizm łatwiej się jakby do tego rytmu przyzwyczaja i prawdopodobnie szybciej zaczniesz ten apetyt z powrotem odczuwać. Natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że niektóre osoby przechodząc na keto jedzą mega monotonnie i to nie sprzyja temu, żeby pobudzać nasz apetyt. Jedzenie na keto potrafi być nudne, ale potrafi też być naprawdę fantastycznie różnorodne, więc po prostu postaraj się wprowadzić jakieś nowości do tego swojego menu. Korzystaj z przypraw, bo większość przypraw na keto jest zupełnie dozwolonych. Także trzeba po prostu sobie troszkę to jedzenie urozmaicić. No i dobra rzecz jest taka, że jeżeli wyregulują nam się odpowiednio poziomy hormonów, to ten apetyt będzie na odpowiednim poziomie. To znaczy, będziemy czuć głód wtedy, kiedy rzeczywiście nasz organizm będzie potrzebował tego jedzenia. Także zadbaj o odżywczość diety, zadbaj o to, żeby o te wszystkie inne czynniki, które wpływają na równowagę gospodarki hormonalnej, już samo keto na to dobrze prowadzone oczywiście na to wpływa. No i mam nadzieję, że ten problem u Ciebie minie. Kolejne pytanie, jak zastąpić skrobię na ketozie? Bo ostatnio wyczytałem, że jej potrzebujemy, a jednocześnie jest to zakazany produkt. I tutaj Krzysztof od razu odpowiedział, mamy niezbędne kwasy tłuszczowe, niezbędne aminokwasy, ale nie ma niezbędnych węglowodanów, do których zalicza się skrobia. I ja pod tym, co Krzysztof napisał, się podpisuję. To nie jest tak, że skrobia spożywana
jest nam niezbędna w diecie i jak jej nie będziemy jeść, to będzie katastrofa. Nie. Natomiast jeżeli rzeczywiście zależy Ci na skrobi, szczególnie polecam w takim wypadku skrobię oporną, która dobrze wpływa na nasze jelita i tutaj pod kątem zwiększania ilości węglowodanów w diecie, czy ładowania od czasu do czasu tych węglowodanów, taka skrobia oporna znajduje się na przykład w sushi, czyli w ryżu, który jest schłodzony w lodówce, albo na przykład w zimnych ziemniakach i jakaś taka hiszpańska sałatka z zimnymi ziemniakami, jeśli ktoś lubi, tutaj też się fajnie sprawdzi. Pytanie od Jarka. 5 miesięcy na keto, na które wszedłem bezpośrednio po 4-miesięcznej redukcji, czyli rozumiem, że ta redukcja nie była ketogeniczna. I z góry zakładam, że miałem obniżony poziom leptyny. No tak mogło być, Jarku. Podejrzewam, że właśnie dlatego nadal na keto mam problem z sytością pewnie tam miało być napisane. Ach, to te 9. Jak nie wychodząc z keto, które już jest moją dietą, przywrócić jej właściwy poziom? Czyli jednym słowem, jak przywrócić właściwy poziom leptyny po długich redukcjach kalorycznych? Rzeczywiście leptyna jest takim hormonem, który jest dość istotny i może on nam podczas odchudzania się, jeżeli szczególnie mamy właśnie redukcję kaloryczną, spaść. I teraz, leptyna może spaść nie tylko na keto, bo ona też tak naprawdę możemy nabawić się leptynooporności, jeżeli ciągle jemy duże ilości węglowodanów. Więc to nie jest tak, że to jest tylko problem ketozy. Natomiast ona rzeczywiście wzrasta powoli podczas spożycia węglowodanów, czyli nie tak jak insulina od razu, tylko one tym się różnią, że leptyna, ten poziom leptyny podnosi nam się powoli. I ona też hamuje grelinę, czyli właśnie ten hormon głodu, dlatego one działają jakby w takiej opozycji i rzeczywiście jak jest nisko leptyna, no to możemy ciągle odczuwać ten głód. Co zrobić, jeżeli podejrzewasz u siebie tą leptynooporność, jeżeli tak naprawdę rzeczywiście ją masz, bo na przykład odczuwasz ciągły głód, to jest jeden z sygnałów. Jeżeli jesz ketogenicznie, spokojnie możesz przy tym zostać, natomiast powinieneś po takim okresie redukcji, teraz jeżeli jesteś w fazie stabilizacji, robić co jakiś czas ładowanie. Nie musi to być ładowanie węglowodanów, chociaż ogólnie zwiększenie delikatnie węglowodanów albo na co dzień, albo co jakiś czas pomoże Ci podnieść tą leptynę, ale możesz też po prostu ładować kalorie, czyli jeść taki, wiesz, mega keto, tłusty posiłek, jakąś sobie, jeżeli lubisz, jesteś bardziej mięsny, to jakąś golonkę, jak nie mięśnie, to jakieś fat bombsy, tego typu rzeczy, żeby zwiększyć tą kalorykę powyżej Twojego zapotrzebowania danego dnia. I teraz co zrobić, żeby nie przytyć w tym samym czasie? W takim wypadku odsyłam do filmu mojego o ADF, czyli Alternate Day Fasting. I tutaj taka metoda, kiedy jednego dnia zmniejszamy kalorykę, a kolejnego dnia właśnie zwiększamy powyżej swojego zapotrzebowania, tak żeby na przestrzeni tygodnia zmieścić się w tym naszym zapotrzebowaniu kalorycznym, będzie moim zdaniem bardzo fajna i warto ją wypróbować. Pytanie od Pawła. Coraz więcej panów nam się tutaj udziela, bardzo mnie to cieszy. Czy kwas alfa-liponowy służy w adaptacji? Drogi Pawle, w ogóle kwas liponowy my wytwarzamy w naszym organizmie. Kwas alfa-liponowy to jest syntetyczny kwas, który jest suplementem. I skoro sami wytwarzamy ten kwas liponowy, no to im możemy być w ketozie, to kwas alfa-liponowy w żaden sposób nie powinien Ci przeszkodzić w adaptacji. Wręcz uważam, że on ma takie trochę synergistyczne, jeśli to dobre słowo, działanie, ponieważ podobnie jak dieta ketogeniczna pomaga nam pozbyć się otłuszczonej wątroby i również obniża poziom LDL, jeżeli LDL jest za wysoki u kogoś. Także jak najbardziej można to łączyć. Ja w ogóle uważam, że akurat ten suplement jest bardzo fajny, bo też kwas alfa-liponowy jest fantastycznym antyoksydantem. A jeżeli tak się zdarzy, że na keto będziesz chudnąć, no to pozbywasz się toksyn, które są w Twojej tkance tłuszczowej. Dlatego też takie antyoksydanty są ważne w naszej diecie, bo pomagają nam się po prostu łatwiej tych toksyn z organizmu pozbywać. Jedna uwaga, ja polecam stosowanie RALA, czyli reversed, odwróconego kwasu alfa-liponowego, bo uważam, że się lepiej wchłania. Na eSuperfood możecie taki kwas znaleźć, zresztą w moim kursie o redukcji na keto, który już niedługo również właśnie ten suplement w połączeniu z kilkoma fajnymi innymi suplementami jako taki protokół się pojawi, także u nich też możecie sobie spokojnie ten kwas nabyć. I kolejne pytanie, myślę, że już ostatnie, również od Pawła. Zaczynam przygodę z dietą ketogeniczną i nawet dobrze mi idzie, ale zbliża się sezon na rower. Co można jeść
podczas jazdy, żeby nie stracić energii? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź jest: to zależy. Jeżeli jesteś już po adaptacji, jeżeli jesteś zaadaptowany do spalania tkanki tłuszczowej, którą prawdopodobnie w jakimkolwiek stopniu, ale jednak masz, to nie musisz nic jeść prawdopodobnie. W przeciwieństwie do bycia na węglach, jeżeli jesteśmy na tłuszczach i potrafimy efektywnie i szybko sięgać po to paliwo, to tak naprawdę my mamy dużo większe zasoby tłuszczu niż węglowodanu w naszym organizmie. Dlatego też bardzo wiele osób nie suplementuje niczego, nie bierze w trakcie dłuższych treningów niczego i czuje się fantastycznie. I ja mam takich podopiecznych, którzy nawet ostatnio współpracuję z jednym panem, który tak naprawdę krótko jest na ketoadaptacji, bo minął niecały chyba miesiąc. I właśnie ostatnio rozmawialiśmy, że poszedł na rower i po prostu miał takiego powera, że w ogóle mógłby jeszcze skończył po prostu jazdę na rowerze i mógłby góry przenosić. Także to jest super sprawa. Natomiast jest to indywidualne i jeżeli rzeczywiście odczujesz jakiś spadek energii, to można się po prostu posiłkować w takim momencie niekoniecznie jakimś konkretnym jedzeniem, bo to może być trochę trudne jadąc na rowerze, ale można sobie coś po prostu wysokokalorycznego zapodać. Są na przykład takie w saszetkach masła orzechowe i jest to jakieś tam fajne źródło, bo w sumie jest to dość zbilansowane i białka, i tłuszczowi, i węglowodany. Natomiast można sobie też przygotować jakiś taki koktajl, który według mnie warto, żeby zawierał olej MCT, który będzie szybkim takim źródłem energii i w ogóle okołotreningowo fajnie się go stosuje. Można sobie tam na przykład też dodać derybozę i jeżeli nie będzie Cię to wyrzucało z keto i będzie Ci to pomagało w utrzymaniu jakby intensywności treningu, to możesz dodać cukier prosty, na przykład miód albo jakiś inny cukier prosty, jaki preferujesz i wtedy taki posiłek dodatkowo zasili Ci energią, jeżeli rzeczywiście tego potrzebujesz. Więc to do wypróbowania, ale na pewno jak najbardziej polecam na keto rower. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym Keto Q&A. Bardzo Wam dziękuję za aktywność, za bardzo interesujące i ciekawe pytania. I żegnamy się, ale nie na długo, bo do zobaczenia za tydzień w kolejnym Q&A. A we wtorek, jak zwykle na kanale, pojawi się również nowy film. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was razem z panem Awokado. Cześć!